Witam wszystkich, z tej strony Emperor. Na dzisiejszym nagraniu gra pod tytułem A Total War Saga Troy, a więc kolejna gra z serii Total War, epickie bitwy, a rozgrywka na mapie kampanii turowa. Gra z 2020 roku, no, włączamy ją przez Epic, bo również jest dostępna na Steamie. Co prawda trzeba było czekać rok czasu, więc w 2021 się pojawiła. Chodzi za około 40 zł, no niecałe 40 zł na Epiku, niecałe 80 na Steamie, zawsze na Steamie drożej. W każdym razie mamy grę w języku polskim dostępną. Gra sieciowa oczywiście jest i tak bardziej klasycznie, powiedzmy, już powoli się od tego odchodzi, klasycznie rozgrywka jest 1 na 1 w przypadku gry na mapie kampanii, więc możemy grać tylko w dwie osoby w kooperacji lub przeciwko sobie. Natomiast bitwy też tak klasycznie 4 na 4 maksymalnie. No i standardowe ustawienia, więc kto poprzednio Total War widział i grał, no to wie, jak to wygląda. Tak, mamy jakiś określony fundusz i po prostu sobie pozyskujemy jednostki, których jest łącznie 20 na stronę, więc no widzimy, że te bitwy są naprawdę epickie. Możemy ustawić, co prawda w opcjach, wielkość tej jednostki, tak? Czy ma być tam 80 czy 160 żołnierzy, w zależności kto jaki ma komputer i ile wyciągnie. W każdym razie, mamy tutaj, jak powiedziałem, klimaty mitologiczne, więc o ile już były te gry takie w klimatach starożytnych, tak, mieliśmy tego Roma 1, Roma 2, to tutaj i teraz wychodzi jeszcze Faraon zresztą swoją drogą we wrześniu, czy w październiku, we wrześniu chyba. Chyba to był wrzesień 2023. No w każdym razie takiego jeszcze Total War'a w klimatach mitologicznych nie było. Mitologię tutaj czuć. No właśnie, więc od razu może przejdźmy. Ja włączam ją w wersji podstawowej, żadnych DLC-ków nie posiadam. Gra jest włączana przez Epic, na którym to w dniu premiery rozdawali Troy za darmo. Się załapałem, były na to 24 godziny. Nie ma nawet DLC-ka na krew zakupionego, więc tutaj trochę słabo to wygląda. Te bitwy takie bezkrwawe, cukierkowe, że tak powiem. Nawet DLC jest na krew od Shoguna dwójki do kupienia, więc trochę to boli. Na pewno kupię to na Steamie i wtedy będę jakieś DLC-ki nabywał, jak będzie to w rozsądnej cenie, bo 80 zł płacić za coś, co już w teorii mam, trochę się mija z celem. W każdym razie klikamy kampanię. Właśnie, teraz mamy kampanię nową i widzimy trzy opcje do wyboru, właśnie ta trzecia jest do kupienia. Po pierwsze, w wariancie tym historycznym mamy tych bohaterów typu jakiś Menelaos, Agamemnon, no to ci królowie po stronie Achajów, tak, Danajów, lub jakiś Achilles, tak, czy Odyseusz, Parys, Hektor i inne postaci po prostu są dowódcami oddziału, więc mogą szybko, łatwo nam paść trupem. Tutaj jest takie bardziej w klimatach już powiedzmy Warhammera, czy tego Three Kingdoms, który będę nagrywał, który już nagrałem. Również jest to rozwiązane, jest znane, że ta jednostka to jest jeden ultrapotężny bohater, który wszystkich dookoła sieka, więc on może tak bardziej mitologicznie. Co prawda tutaj taki, no właśnie, Minotaur, którego widzimy, to jest to postać tak naprawdę tylko człowiek przebrany za Minotaura, tak? Za tego byka. A tutaj w wariancie mitycznym już, w takim trybie gry, który trzeba ekstra sobie zakupić, taki cyklop to już nie jest zwykły człowiek, który po prostu ma jedno oko, a drugie wydubane, czy przebrany za Minotaura człowiek, tylko rzeczywiście są to już Minotaury, cyklopy i inne stwory mitologiczne, tak? Więc tutaj już mamy pełną mitologię, tak jak to kiedyś Grecy i Rzymianie widzieli. Więc no, weźmiemy sobie, myślę, tryb historyczny, jako że ja najbardziej lubię tryb historyczny, jest najbardziej realistyczny. Co prawda tutaj i tak Achilles nam nigdy nie zginie, bo myślę, że sobie nim zagramy tak najbardziej klasycznie. No, więc mamy właśnie, widzimy takie trzy strony konfliktu. No Amazonki akurat to jest, zapomniałem, jednak mam jedno DLC, które też rozdawali za darmo na Epiku, czyli właśnie ten Amazon Spack. No dobra, więc tak, więc no i tak bierzemy pod uwagę te dwie strony konfliktu. No Achajów, czytaj Danajów, czyli właśnie tych, którzy chcą odzyskać Helenę, która została porwana. No porwana ona i tak dobrowolnie przecież sama poszła, opuściła króla Sparty przecież, Menelaosa. W każdym razie mamy właśnie takie najbardziej klasyczne, myślę, postaci najbardziej znane: Achillesa, Odyseusza, Agamemnona, Menelaosa, Ajaxa i może mniej znanego Diomedesa. A więc mamy sześć stron konfliktu, sześć państw, tak, jakimi będziemy grali, bo każdy z nich jest królem czegoś. No właśnie. I teraz mamy Trojan, czyli Dardanów od imienia, no, Dardanosa, tego protoplasty Trojan. Tak naprawdę
jak słyszymy Dardanowie, to mamy raczej na myśli o tutaj to terytorium Illyrii. W każdym razie mamy no, najbardziej klasycznego Hektora, Parysa, czyli tych synów króla Priama. Tych królów było, tych synów miał on jakoby 50, tak, więc tutaj tylko mamy tych dwóch takich najbardziej znanych, zwłaszcza Hektor jako dowódca armii. W każdym razie mamy jeszcze tu Eneasza, czyli ten, to już taka postać bardziej rzymska, bo w końcu on był protoplastą z kolei Rzymian. Tak. Założycielem, znaczy założycielem, synem, był ojcem założyciela tego miasta Alba Longa, z którego później z 12 wywodził się ten Numitor, który z kolei był wnukiem, był dziadkiem Romulusa i Remusa, tak, założycieli Rzymu. No właśnie, mamy Sarpedona, Rezosa i Memnona, więc widzimy tutaj tak naprawdę cały ten Bliski Wschód, tutaj ta część Bliskiego Wschodu, zachodnia Anatolia jest po stronie Troi, tak, to żeby nie było, że cały świat grecki rzuca się na biedną małą Troję, którą tutaj w tym miejscu mamy, gdzie jego głowa, więc to tak nie wygląda. Są tutaj, jest powiedzmy ta walka taka dość wyrównana. I Amazonki z dodatku mniej istotne dla mnie, mniej istotna rzecz. No dobrze, więc weźmiemy sobie Danajów i Achillesa, bo on tutaj ma taki śmieszny dość system, mechanikę. Widzimy jego start. Starty miejscu możemy ustawić sobie klasycznie, jak zawsze, poziom trudności kampanii i bitew, żeby ta sztuczna inteligencja była trochę mniej sztuczna. Warunki zwycięstwa możemy wybrać sobie homeryckie i totalne, czyli mamy tutaj po prostu mniej do podbicia. Tak, więc tu mamy wariant krótszy, jak kto woli. I tu opis postaci i frakcji, więc możemy sobie przeczytać, jak nas to interesuje. No nie będziemy teraz tego czytali, oczywiście przewiniemy, żeby ta gra też nie trwała, ten pokazowa zbyt długo. Więc klikamy zostań legendą. Mamy tutaj ten do pominięcia, żeby nie spoilerować, motyw właśnie porwania tej Heleny, jak ona sobie płynie do Ilionu, czyli do tej bardziej znanej pod rzymską nazwą Troi. No właśnie, przewijamy, mamy takie krótkie takie wprowadzenie. O, chyżostopy Achillesie. Jest. Chyżostopy to znaczy szybki. No dobra, i teraz tak, właśnie mamy Achillesa, który jest synem Peleusa, a więc króla Ftyi, dlatego my tutaj sobie tą Ftyją, no niekompletną, jak klikniemy sobie tutaj na miasto nasze, Alos, to jest pomniejsze miasto, mamy Pteleon, jest to część prowincji Ftyja, tak jest, brakuje nam tego Feraj, które naciśniemy, znajduje się tu powyżej. Akurat z nimi mamy, jak widzimy tutaj po tych symbolach, rozejm, paktu nieagresji, więc przy próbie ataku byśmy stracili troszeczkę naszej wiarygodności. W dyplomacji to się przyda. W każdym razie właśnie jest Achilles już tutaj dowódcą. Dowódcą 7 jednostek, tak? No łącznie można mieć ich 20, oczywiście licząc Achillesa, który to widzimy teraz jest rzeczywiście częścią tylko oddziału. W każdym razie, o co chodzi? No właśnie, może po kolei omówię. Tutaj w tym miejscu mamy naszego przywódcę frakcji, więc no po prostu tak jakbyśmy tu nacisnęli na tę jednostkę, widzimy koszt utrzymania tej jednostki we wszystkich trzech tutaj surowcach. Brąz, żywność i takie... Taki koszt administracyjny, no, nowa rzecz. No właśnie, ilość żołnierzy, jak nakierujemy, mamy ich statystyki, tak, w czym są dobrzy, w czym są słabi. Na zielono tu widzimy te ich mocne strony. No tutaj na przykład ta piechota morska, młodzi włócznicy są słabi, jeśli chodzi o ostrzał, słaba obrona, tak, więc oni są dobrzy. No w zasadzie to chyba do niczego. Najwyżej może do powstrzymania kawalerii. W każdym razie, tu możemy sobie rekrutować nowe jednostki. Mamy dostępnych 5, tak naprawdę 4, bo ta jest zablokowana. Zaraz powiem dlaczego. No tutaj mamy skarbiec, a więc jeśli mamy z kimś umowę handlową, to możemy sobie tutaj zobaczyć, co pozyskujemy, bo mamy właśnie 5 rodzajów materiałów, surowców, powiedzmy. W klasycznych Total Warach jest to tylko złoto. Tutaj mamy aż 5. Czyli żywność, drewno, kamień, brąz i złoto. Tutaj szczegóły właśnie, co czerpiemy z... co czerpiemy z danych, znaczy jakie je surowce pozyskujemy za sprawą budynków. Frakcja to po prostu za to, że istniejemy, dostajemy te materiały i królewskie dekrety, czyli te tak zwane powiedzmy badania. No dobra, i teraz tu nakierujemy, zresztą mamy to samo, może nawet bardziej szczegółowo opisane, chociaż nie wiem czy bardziej. No można tutaj nakierować, nie trzeba klikać w ten skarbiec, tak więc ten skarbiec to jest taka rzecz zupełnie moim zdaniem niepotrzebna.
Wytyczne ci po prostu nasze zadanie, to też raz spojrzymy i w sumie tyle, więc to nas nie interesuje. Mogą jakieś ewentualnie się poboczne misje pojawiać. Królewskie dekrety, czyli tyle co badania, już mamy, widzimy dwa odblokowane, to i to, więc to działa tak piramidalnie. Odblokowaliśmy sobie na przykład, powiedzmy, te królewskie spichlerze. Mamy dostęp do badania, w takim razie służby publicznej i prędkonogich królewskich rekrutów. No, widzimy piramidkę, ile to trwa tur. Kutka, że zablokowane oczywiście i tutaj na czerwono czasami mamy jakiś koszt wprowadzenia badania danej technologii. No i teraz ten rozwój za chwilę powiem, po co nam jest, bo to jest dość istotne, ale myślę, że weźmiemy sobie to. Będziemy mieli co tyle o 100 drewna więcej, czyli frakcyjnie, tak? To będziemy mieli po prostu tyle, co... A, tu się coś nacisnęło. To będzie po prostu tyle, co... Tutaj, jak mamy frakcja 700, będzie 800. No właśnie, tutaj mamy, widzimy poziom administracji też, który jest coraz wyższym poziomem. No, będzie nas kosztowało utrzymanie. Większe widzimy na dole, ale też pewne korzyści. Tak, mamy poziom administracji 0,30, bo mamy małe to państewko, nie liczące. Tutaj jest całe to państwo, cała ta mapa gry z tą właśnie Helladą właściwą. Tak, Helenowie, Achajowie. Achajowie, co prawda, Achaja się znajduje tutaj, a generalnie w czasie tej wojny trońskiej wszystkich tych Greków nazywa się Achajami. Tak, więc powiedzmy synonim tych Danajów to Achajowie, jak ich Helenowie, więc mamy dużo tych określeń. No dobrze, w każdym razie mamy tutaj dyplomację, więc no klasyczne, myślę, rozwiązanie, nic szokującego. Tutaj nie zobaczymy, mamy tutaj naszą właśnie naszą wiarygodność jako polityków, więc będziemy zrywali te sojusze, to będzie nam to spadało, wtedy inni nie będą z nami chcieli rozmawiać, tak, i zawierać z nami umów. Tutaj poziom siły, czyli jaką jesteśmy potęgą na świecie, więc aż trzecią. I tutaj to takie żółte widzimy, w porównaniu do czerwonego, też klasyczne rozwiązanie, jaka jest nasza siła w porównaniu do ich siły. Tak, a więc tutaj to tak wygląda. Tutaj liczba osad, no to my mamy dwie i większość ma dwie. O, tutaj ci mają pięć, to jakaś większa potęga, ale 21 miejsce, więc w sumie bez armii oni są za bardzo. No i tutaj mamy nasze właśnie, z kim mamy wojnę? Z Elopami. Handlu z nikim nie mamy zawartego. Pakt o nieagresji mamy właśnie z tymi magnetami powyżej, którzy trzymają jedną z naszych prowincji. Tu sojusznik obrony, jak nas zaatakują, to oni raczej do nas dołączą. Ale jak atakujemy, to potrzebujemy sojuszników militarnych. Oczywiście oni też mogą nam w obronie pomóc. Nasze surowce, ich surowce widzimy na czerwono, że tego nie będą chcieli w ramach wymiany otrzymać, ale zależałoby im na złocie. Na przykład my potrzebujemy żywności, oni chętnie nam żywność dadzą, ale byśmy musieli dać im złoto, będziemy mieli po świetnym kursie to zaproponowane. W związku z tym właśnie, jak z nimi wejdziemy w tę umowę, można nacisnąć dwa razy albo na negocjacje. I no i właśnie tutaj widzimy, jak się zgodzą do na przykład dostępu wojskowego minus 27, więc można sobie to obniżyć zawsze, co prawda się bardzo nie opłaca, obniżyć jakąś umową wymiany. Pojedynczą wymianę. Pojedyncza wymiana i właśnie oni chcą złoto, więc możemy sobie zobaczmy. No widzimy, jak spadło prawie tyle, co nic, tak? Więc z 27,3 na 27,1 tracą 20 zł. Gdybyśmy dali im 1200 drewna, widzimy, no za żadne skarby by nie chcieli. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo to byłoby dość głupie. No w każdym razie, jak już to mamy omówione, to teraz jest boska wola. To jest właśnie taka fajna mechanika. Mamy tutaj te bóstwa greckiego Panteonu, czyli te bóstwa olimpijskie. Co prawda w Olimpie było ich 12, tam najwyżej się dwóch bogów zmieniało, więc raz się wymienia... No, różnych bogów się wymienia. W czołówce, co prawda, zawsze taki Zeus czy Hera, Ares się znajdują, Atena, ale nie wszyscy. Więc tu mamy akurat tylko 9, no ale to myślę wystarczy. Mamy ich w 4 poziomach. Jak widzimy, bóstwo jest lekceważone, szanowane, czczone i adorowane. Mamy na razie 0 punktów, widzimy przy każdym bóstwie. Możemy to sobie zwiększyć za pomocą hekatomby, tracimy 500 żywności, ale dostajemy przychylność danego bóstwa, które sobie tu klikniemy. Pozyskujemy, więc 70 to już bijemy na pierwszy poziom, tak, ale za to na ten drugi poziom, powiedzmy to jest zerowy, pierwszy, drugi, na ten drugi poziom to byśmy musieli 5 hekatomb odprawić, czyli 5 tur by to trwało, będziemy mieli wtedy 350, tak, no i tutaj to już dużo dłużej by to nam trwało. Spadek przychylności weźmy jeszcze pod uwagę, no właśnie, minus 10 co turę, dlatego trudno będzie sprawić, żeby nas wszystkie bóstwa kochały, ale to nie jest istotne, one tam nie zniszczą nam osady za to, że są
pogardzane, lekceważone. W każdym razie nakierujemy na dane bóstwo i mamy, widzimy, modlitwa do Hery, tak? Czyli w przypadku, kiedy klikniemy modlitwa, co nas kosztuje 20 zł i 400 żywności, otrzymujemy profit z tego okienka poprawy, tak? Czyli w przypadku lekceważonego bóstwa i Hery byśmy otrzymali tylko plus 2 do czasu wytrzymywania oblężenia, tak? Czyli po prostu dłużej możemy być pod oblężeniem, zanim padniemy. No i wyczerpanie plus 700 do wrogich armii na twoim terytorium, tak? Czyli więcej w przeciwnika ci wojsk, kiedy jest na naszym terenie w czasie jego ataku na nas. Ale w przypadku, widzimy, szanowanego bóstwa, to już są to 3 tury do czasu wytrzymania oblężenia. No a wyczerpanie takie samo, więc tutaj w zasadzie tylko rośnie o 1, widzimy oblężenie, im bardziej nas to bóstwo uwielbia. A rytuał taki sam. No i tutaj widzimy właśnie daną korzyść z modlitwy do konkretnego bóstwa, bo tutaj jednak bóstwa nas bardziej wspierają, nie są to jakieś po prostu wymyślone postaci, bóstwa tu działają. Zresztą właśnie w czasie wojny trojańskiej przecież one, te bóstwa, osobiście ingerowały w tę wojnę i jedne były po stronie Trojan, inne były po stronie tych Helenów, czy tam powiedzmy Danajów. No i teraz tak, a zwłaszcza przeciwko Trojanom, przeciwko Dardanom była ta bogini, która była najbardziej urażona, czyli Hera, tym, że Parys nie wybrał jej w czasie tego, pamiętamy, konfliktu o najpiękniejszą boginię, tak? Gdyby to była rywalizacja tych trzech bogów. No dobra, pomijmy sobie to, po prostu mamy tu teraz kolejną mechanikę, która, te dwie ostatnie, to są związane właśnie konkretnie z naszą postacią. Mamy gorącokrwistego Achillesa. No właśnie, i tutaj widzimy jego 4 takie nastroje, bo on jest taki bardzo humorzasty. Nakierowujemy duma, więc na razie no, w zasadzie nic się nie dzieje. Ale w przypadku oburzenia, żalu i wściekłości już coś się dzieje, bo nakierujemy, widzimy, co na to wpływa, tak? Czyli na przykład w przypadku oburzenia, dary, które obłaskiwały Achillesa, niska motywacja bohaterów, odebrane wyposażenie, no jakieś tam działania, które będą miały miejsce w czasie rozgrywki, sprawią, że on będzie oburzony, jego oburzenie będzie rosło i wtedy będzie miał tu swoje, jak widzimy, jak po naciśnięciu, konkretne jakieś właściwości, tak? Więc trudno będzie z umowami handlowymi, widzimy, i wpływy do frakcji, bo jest on oburzony. Kiedy będzie miał żal, no to spada zadowolenie w całej frakcji, czyli wszędzie wszyscy ludzie, których królem jest ten Achilles, będą niezadowoleni. No i wściekłość, to widzimy, dostajemy mniej zasobów i rozwój nam spada, więc to jest tragiczne, nie możemy za bardzo, chociaż kiedy jest on wściekły, to przynajmniej widzimy, że w zwarciu armia jest potężna. No, coś za coś, tak? Może się przydać. No i ostatnia rzecz, bardzo ciekawa, żywa legenda. No to właśnie mamy tutaj tych pretendentów, powiedzmy ludzi, którzy myślą, że są tacy silni, świetni, możemy się z nimi skonfrontować. No i tu pokazuję miejsce, gdzie on się znajduje. Tak, no nie będziemy tego już klikali, no tu będzie bitwa i dostaniemy jakiś profit i tu jest lista pokonanych osób. Nie wiem, czy tego, mówię, robili, jako że możemy jakieś tam straty ponieść, a pokażę, jak wygląda cała ta gra, a nie jakaś tam pojedyncza mechanika. W każdym razie, tutaj mamy jeszcze podsumowanie frakcji, tak, więc szczegóły ogólnie frakcji, jakieś tam dane, kto tam chce sobie czytać, to niech sobie czyta. Generalnie bardzo mi się też podoba oprawa graficzna tutaj, bo jest super klimatyczna i czuć tę mitologię grecką. Mamy tu właśnie to malarstwo czarnofigurowe na tych wazach i tak dalej, naczyniach greckich. Ładnie przedstawione, no żywcem wzięte z tych zabytków. Także piękna rzecz, malarstwo czarnofigurowe, nieodzowna część greckiej kultury. No zresztą tutaj widzimy też to niebo, wszystko jest tak z tego malarstwa czarnofigurowego. Mnie się to podoba i przypomina mi tę grę Apoteon. O właśnie, jej nie nagrałem, nie jest strategia, pewnie kiedyś nagram. I właśnie tam chodzimy taką postacią z malarstwa żywcem wziętego czarnofigurowego. I zostało już chyba tylko, bo tutaj mamy jeszcze takie mało istotne rzeczy, jak jakieś lista prowincji, jakie są na tej mapie, tak, jakieś takie, o właśnie, misje, jakie my dostajemy, tutaj możemy zacząć pokonać przeciwnika, dostanie 250 żywności i 80 brązu, tak, więc tutaj za pokonanie tego osobnika. No więc właśnie, za chwilę go pokonamy, ale klikniemy sobie teraz na naszego Achillesa, prawie wszystkie myszy naciskamy i on pójdzie sobie do tej osady. Mamy tutaj szczegóły postaci też, naciśniemy i widzimy jego
statystyki, efekty, jakie tam wpływają, cechy tej postaci. I mamy umiejętności, więc tak naprawdę tych umiejętności jest, widzimy, na poziomie A14, więc z każdym poziomem odblokowujemy nowe cechy, które później, z każdym poziomem dostajemy nowy punkt umiejętności i przy odblokowaniu konkretnego poziomu mamy kolejne cechy odblokowane. Tu nakierowujemy, widzimy, co nam to daje i zmienia od razu te statystyki. Jak widzimy tutaj po lewej w oknie, o właśnie tutaj włócznicy z tyłu nam bardzo statystyki postaci podwyższy. Tak więc mamy tutaj możliwość sobie, co prawda nie na 14 poziomów, tylko na dużo więcej, bo tutaj cech, kutek jest bardzo dużo. Tak, do odblokowania i wyposażenie, więc mamy włócznie Peleusa, czyli jego tatusia, króla Wtyi i jednego z Argonautów, są drogą, bo właśnie on razem z Jasonem po złote runo płynęli na tym okręcie Argo, czyli szybki. No właśnie, i tak mamy tutaj jeszcze świtę, ekwipunek, przedmioty, ceremonialny puchar Tetydy, jego matki, która była z kolei nimfą morską, Nereidą od imienia morskiego bóstwa Nereusa, bo w końcu nie tylko Posejdon był bogiem, co prawda najważniejszym, to ten Nereus to pomniejsze bóstwo morskie, ale też było, tak? Więc tutaj mamy ewidentnie takie boskie korzenie, dlatego on jest Herosem, bo półbogiem. No właśnie, mamy tu te wszystkie statystyki jego przedstawione. No w każdym razie możemy teraz tutaj jeśli o wojowniczki Artemidy chodzi, no to tutaj trzeba czcić tą Artemidę, żeby to odblokować, tak? Więc tutaj właśnie Artemida nam daje te korzyści z rekrutacji tych jednostek. Znaczy możliwość rekrutacji tych jednostek. Weźmiemy sobie tutaj takie droższe może jednostki. Więcej już nie zrekrutujemy. Myślę, że sobie to zostawimy, po prostu zrekrutujemy dwie jednostki, żeby ich później uderzyć. No nie będziemy tego też nagrywali, nie wiadomo ile, bo wszystko jest omówione. Zobaczmy tylko jak wygląda ta bitwa. No mówię, bez krwi nie będzie taka ta bitwa ekscytująca. No ja wolę jednak bardziej realistycznie. Chociaż mówię, no te grafiki może nie są realistyczne, ale wprowadzają ten klimat. No a już bitwa to powinna być taka, jaka powinna. Możemy tu sobie to przyspieszyć. No dobra. Mamy mieć 12 jednostek i dostaniemy znowuż nagrodę. Pamiętajmy, że też utrzymanie tych jednostek kosztuje wydać królewski edykt, więc mamy już trzy zadania, bardzo proste, wszystkie wykonamy, bo królewski edykt. Dekret będzie za 8 tur, a czas mamy tutaj jakiś na wprowadzenie dekretu? Nie mamy, więc no tego się nie da nie wykonać. To też nie ma czasu, no wszystko się da wykonać. No właśnie. Son of a goddess and a king. No i co by tu jeszcze zrekrutować? Mamy tych procarzy, bo tutaj oni też byliby spoko. Myślę, że tak zrobimy i już wtedy uderzamy w następnej turze, więc przewińmy. Tu można przyspieszyć. No właśnie. Widzimy, ile tych frakcji jest. Bardzo dużo. Robi to wrażenie. Właśnie, wykonaliśmy to zadanie swoją drogą, więc przynajmniej trochę nam się koszty zwrócił. Wznieść dowolny budynek, kolejna nagroda będzie, więc to jest dość śmieszne, że mamy tutaj naprawdę. Myślę, że zrobimy te stanowiska okrętów. Dlaczego? Dlatego, że lepiej tą stolicę, myślę, rozwijać niż Alos, bo Alos jest w niebezpieczeństwie. Co prawda mamy z nim pakt agresji, ale to są świnie i mogą nam wojnę wypowiedzieć, więc możemy stracić tę osadę. A na razie mamy wojnę z nim, więc takie życie. Idziemy teraz właśnie, klikamy prawy przycisk myszy. Swoją drogą mamy tutaj też, jak w tych Total Warach, rozwiązanie wprowadzone klasyczne już od Roma dwójki, przynajmniej możliwość pewnych konkretnych działań podjęcia, bo mamy tutaj, widzimy ile jeszcze ruchu, gdzie 89% jeszcze po mapie się poruszamy, ale możemy sobie wydać to na konkretną czynność, tak? Jeśli spodziewamy się ataku, możemy wziąć obozowanie, to mamy troszeczkę ułatwioną obronę przed przeciwnikiem, jak naciśniemy, robi się właśnie ten camp, czyli obóz. Możemy plądrowanie, ale tutaj widzimy, jest nasze terytorium, więc głupio byłoby siebie plądrować. Wystarczyłoby, o właśnie tutaj, widzimy Euboki Talasa i to już jest terytorium wroga, więc tu byśmy stanęli i już byśmy jego plądrowali, on by tam tracił zadowolenie w swojej osadzie, a my byśmy dostawali zapewne żywność. No właśnie, i jeszcze mamy opcję zasadzki, to jest fajne, jak armia wroga jest liczna i nie będziemy w stanie zdobyć tego miasta, możemy tu podejść, wziąć zasadzkę, wtedy nas nie widać, on tu idzie, wpada w zasadzkę i jest zniszczony.
A my mamy właśnie tu przewagi z tym związane. I jeszcze marsz, czyli bardzo dużo więcej możemy o 50% się ruszać, czyli gdzieś pewnie dotąd, ale za to jesteśmy bardziej narażeni na ataki, więc w miejscu bardziej powiedzmy jakichś działań ofensywnych lepiej tego nie robić, bo łatwiej będzie nas pokonać, jako że widzimy od razu na start bitwy mamy zmęczenie. I nie możemy się wycofywać, więc po prostu nasza armia przy przegranej w czasie marszu jest doszczętnie zniszczona, to byłoby to dość słabe, tak myślę. W każdym razie, jeśli chodzi o osadę jeszcze, no tutaj mamy, widzimy garnizon, możemy nacisnąć i widzimy, ile jednostek jest w garnizonie, więc co ciekawe, nasza stolica ma tylko 6 jednostek, a to pomniejsze miasto ma większy garnizon, bo tu jest jakiś budynek, który to zwiększa. A w Feraj tam na górze widzimy, jest tych jednostek 3, 6, 8, 9 chyba, bo ta kłódka nam trochę zasłania, zresztą widzimy tutaj 9. No dobrze, mamy jeszcze możliwość zwerbowania wysłanników, dygnitarza, szpiega i kapłana, kapłankę, która daje nam jakieś pewne akcje, działania do podjęcia albo dla nas na korzyść, albo przeciwnikowi zaszkodzić, na przykład szpiegowanie armii, jakiś sabotaż budynku, bramy, czy uszkodzenia trochę wojsk, armii przeciwnika, uszkodzenia wrogiego szpiega, tak, czyli właśnie tego agenta. Są takie możliwości. Trzeba mieć budynek, żeby to odblokować. Tu mamy, widzimy zawsze w stolicy danej prowincji 8 budynków, a w pomniejszych miastach po 4. Tak jak tutaj naciśniemy, widzimy też jest 8 i po 4. Prowincja może składać się maksymalnie z 4 osad głównej i 3 pomniejszych, ewentualnie w przypadku mniejszych tylko z 2, tak jak tutaj. Nie wiem, czy jest tutaj jak w Warhammerze czasami taka prowincja, że jest tylko jedno. Chyba nie, tu chyba minimum 2, a zazwyczaj widzimy 4. Teby o 7 bramach. Dobra, Teba mi się ekscytuje. No i teraz. No i teraz widzimy właśnie, żeby rozbudować naszą stolicę, znaczy stolicę, główny budynek nasz, czyli w zasadzie samo miasto, na przykład na trzeci poziom potrzebujemy 2, widzimy, nadwyżek ludności. To jest klasyczne związane z Total War od Roma dwójki, znowuż przynajmniej. A żeby tą ludność mieć, to widzimy tutaj rozwój, tak? No, zrobiliśmy jedną turę, więc mamy 105, a teraz już nam się pojawia po 120 na turę. Bo mamy już jedną nadwyżkę, więc żeby była druga nadwyżka, potrzebujemy 3 tur, tak? No bo mamy 105 na 405, jeszcze brakuje nam 300, no to te 300 będzie za 3 tury, 360. Dokładnie będziemy mieli 60 do nadwyżki na trzeciego ludzika, tak? I będą 2. I wtedy za 3 tury będziemy w ogóle mieli możliwość tego zbudowania. Jak będzie kamień, kamień możemy sobie zawsze kupić, no bo dana osada ma jakieś konkretne złoża. No tutaj tu na przykład możemy tylko w zasadzie drewno zbierać, bo to jest jakaś, widzimy, cieśla, a ta rzemieślników, grotnictwa drwali i siedziba drwali, więc to jest taka osada drewniana w Alos, a nie, to chyba Alos mówiłem, tak, Alos, a tutaj Pteleon, nie wiadomo, więc tutaj każda osada ma swoje jakiś towar, materiał, który produkuje. No i mamy jeszcze tutaj, zobaczmy, zadowolenie, tak? Nakierujemy, widzimy, co wpływa na to zadowolenie, jak jest tragicznie niskie, bo jest od minus 100 do plus 100, jak wejdzie nas minus 100, w tym czasie, widzimy, dopiero za 26 tur dojdzie do buntu, który to z kolei na pewno za 26, bo zdążymy sobie tutaj to zadowolenie minusowe jakoś zmienić. Jak mamy armię w osadzie, to zadowolenie rośnie. Zresztą mamy też tutaj możliwość wyłączenia produkcji, tak? Czyli nie dostajemy materiałów, ale za to rośnie zadowolenie. Więc na sam koniec można nawet sobie takie coś zrobić i my jesteśmy o plus 5 z podatków. Zadowolenie rośnie. No i teraz tak, tak jak powiedziałem, uderzamy w przeciwnika, zobaczymy tę bitwę. Widzimy, szanse są dość średnie. Ale to nie szkodzi, żeby sobie go pooblegać. Zawsze będziemy mogli liczyć na. Właśnie, nie możemy rekrutować, jak nie ma wojsk na naszym terenie. Nie ma niestety najemników, jak w niektórych totalurach. Ja nie wiem, czy oni za głośno nie mówią. Trudno to teraz oszacować, więc może to sobie ściszymy. Swoją drogą, grafika jest ustawiona ultra. Wydaje mi się, że on trochę za głośno mówi. Może teraz będzie lepiej. W każdym razie możemy zawsze drugiego bohatera zrekrutować, tak, i będziemy mieli. Dość drodzy są wszyscy po 1295.
Może sobie na razie zostawimy. No właśnie, teraz to oblężenie oznacza, że jak nakierujemy, widzimy, garnizon wyczerpie zasoby, zapasy swoje za 4 tury, więc będą tu już te jednostki w garnizonie mu powoli umierały. Ale można to, mówię, przyspieszyć, bo ten taran też trochę ułatwi, jak się tu zbuduje. A niestety te maszyny, te bestie, bowiem jakaś maszyna oblężnicza będzie dostępna dopiero za przy odpowiednim tym badaniu, powiedzmy. No więc kontynuuję oblężenie, możemy zrobić dwa tarany naraz, będzie to trwało 2 tury, ale na pewno trochę ułatwi nam zadanie. Więc no, myślę, że będziemy pozyskiwali kolejną postać i po prostu mieli większą armię, żeby łatwiej to zdobyć. Zawsze można się wycofać, tak jak powiedziałem. Ja nie wiem, czy może lepiej się nie wycofać. Zwłaszcza, że tu się druga armia zbiera. Tak, może się wycofamy. Żeby było szybciej i z mniejszymi statami. Więc cofniemy się i weźmiemy tryb zasadzka. Tak, czyli teraz jesteśmy niewidoczni. Jak tu wróg wejdzie, wpadnie. Zapewne, chyba że jakiś szpieg czy ktoś go tam wyłapie. No to jest taka trochę to losowe. No i właśnie, może rozwiniemy tę pomniejszą osadę, żeby jednak jakieś korzyści mieć. Myślę, że to możemy zrobić. Namioty drwali. I już za 2 tury będzie gotowe. Też nie będę tego nagrywał, nie wiadomo ile. Zobaczymy na pewno jedną bitwę i jak to wygląda po paru turach. No, nie będziemy tego przedłużali. Teraz nie wiadomo, gdzie on ma armię, ale się ona na pewno pojawi. W zasadzie możemy udać drugi budynek na raz, a czemu nie? To jest słabe, bo nie można rozwijać na wyższe poziomy. Te budynki są dość słabe. Tutaj nawet nie możemy, musimy mieć trzeci poziom naszej osady, a mamy na drugim leśne miasteczko. Dobra, no to w takim razie chyba to. Czy to? A weźmy sobie to. Wpływy Achajów maleją, rosną Pelasgów. A niech sobie rosną. Dobra, i teraz możemy chyba zrekrutować nowego bohatera, bo mamy tej żywności dość dużo. Myślę, że zrekrutujemy sobie jakiegoś wojownika burzyciela. Brzmi fajnie. Wieje grozą. No, okej, może być. No i teraz weźmy sobie tych zawodowców. Na tym etapie gry zawodowców. Jakoś nas minęli i nie wpadli w zasadzkę, więc no nie podoba mi się. Aha, bo tutaj to była jakaś przestrzeń chyba. To jest jakiś agent, kapłanka. Może wejść do armii. No nie wiem, czy ona będzie walczyła. Chyba nie, bo nie ma tutaj paska zdrowia. W tym trybie takim właśnie, tym drugim, nie historycznym, tylko prawda ukryta w mitach, no to tutaj ona pewnie by mogła walczyć. Tak strzelam. No, tak jest z tymi agentami w Warhammerze, których nie nagrałem i raczej w najbliższej przyszłości nie planuję nagrać, chociaż posiadam wszystkie 3 Warhammery Total War. Możemy w zasadzie próbować ich złapać w zasadzkę jednak. A tu pozyskamy 3 jednostki procarzy. Jeśli oni tu będą... O, proszę. My im dajemy 134 drewna przez 6 tur. Co 6 tur? 134 drewna. Oni nam blisko 400. Żywności, ale możemy wziąć kontrofertę, zobaczyć. A, to jest tak idealnie wyśrodkowane.
Ale dlaczego oni chcą drewna, jak mają brak zainteresowania drewnem? Aha, bo mają jeszcze dużo więcej żywności. Nie, no można wziąć chyba, bo mamy tego drewna dość dużo. A żywności mnie przyda się do armii. A, jest taki kurs dość korzystny. No niech mu będzie nawet. Łotrowi. Nie wiem, kto to, jakiś random. O, zostali, czy nie? No, jakoś się wycofali z innej strony. A, to jest słabo. A nie, popłynęli statkiem. Dobra, no to nie będą brać udziału w bitwie. Miasto otoczone murami. Właśnie, stolica jest zawsze otoczona murami, a te pomniejsze miasta nie mają murów. To też jest takie rozwiązanie już podchodzące pod klasykę. Courage and might. I am a legend. Wiem, co zrobimy. Zrobimy tak i liczę na to, że podejdą wrogie jednostki ratować to miasto i wtedy nas uderzą, żebyśmy nie musieli walczyć właśnie w tym mieście otoczonym murami. Czy możemy coś rozbudować? Możemy. Możemy tutaj pozyskiwać jeszcze więcej drewna. No i po to to chyba jest, tak? A to nie wiem, czy rozbudujemy, bo będziemy tracili jeszcze dużo wpływów. Jeszcze więcej. Spadają o 0,8. Może sobie to na razie zostawimy, ale zrekrutujemy więcej jednostek. Dobra, ci są najlepsi. Dużego wyboru jednostek nie mamy, w ogóle nie mamy konnych. Bym sprowadził te 7 jednostek tutaj, ale po co to robić, on wtedy już na pewno by nas, o widzimy, nie zaatakował, a teraz to zrobił, więc jest katastrofalnie dla niego. On atakuje jeszcze, więc my, żaden Bóg nam nie sprzyja, bo są lekceważeni, ale na tym etapie gry muszą być. Tu mamy możliwość spojrzeć przed bitwą, jak wygląda mapa. Te mapy są małe, to nie są takie epickie jak w ROM 2. Tu możemy szybko sobie zapisać i zawsze oszukiwać wczytując. Ja nie lubię tego, bo jak przegram, no to przegrałem, tak? Bardziej, powiedzmy, realistycznie, raz na wozie, raz pod. Jest jakieś wyzwanie wtedy, a niko ciągle pochód do przodu, tak? To głupota. Nie rozwija takie coś. To trochę oszukiwanie, jak te cheaty. Nigdy też nie używałem. Odwrót, automatyczne rozstrzygnięcie. No to widzimy, że stracimy dwie jednostki na pewno. Ale widzimy tu naszą przewagę. Weźmy sobie ręcznie, zobaczymy jak pójdzie. Najwyżej katastrofalnie. Będziemy mieli też podgląd właśnie na mapę. I siły wroga, widzimy, wsparcie otrzyma. Spoza mapy przyjdą na teren bitwy. No ale widzimy, dużo ich nie ma, można nawet spróbować, nie wiem, czy by się udało, podbiec, żeby ich rozbić, zanim się połączą z następną armią. Ale nie wiem, czy by to się dało, czy by się udało zdążyć. Właśnie tu jest jego osada, która jest poza mapą. Widzimy, dotąd właśnie jest to pole bitwy do tej linii białej, więc akurat idealnie poza miastem. Byśmy normalnie tu walczyli, zapewne by to tak samo wyglądało, jak strzelam. Więc dość archaiczna jest to osada. Zresztą okres mamy nawet nie archaiczny, tak? Tylko to jest okres mykeński, w zasadzie jego schyłek. Później są te wieki ciemne, a potem dopiero okres archaiczny, 8 wiek przed naszą erą, a więc czasy osoby, która spisała dzieje wojen trojańskich, a więc Homer. Mamy tu jednostki walczące w zwarciu, tutaj takie miotające, oszczepnicy, procarze. To oni co prawda tarczownicy z mieczami, ale chyba jakieś oszczepy mają, skoro chociaż nie widać. Nie widać, ale dobra. Raczej, jako że tutaj już jest wróg, a główna armia tutaj, nie zdążylibyśmy ich rozbić, bo mówię, mapa jest mała, więc szybko przyjdą. Te mapy są coraz mniejsze, w Warhammerze też małe. Naprawdę, jeśli chcemy epickie bitwy, no to nie tutaj. Epicka bitwa, ja polecam do tego klasyczny ROM Total War 2. No i historyczna też, mega ciekawa. Do wroga dołączają posiłki. Dobrze mówi, dołączają, a nie dołączają, bo jakoś mnie to dołączają, triggeruje. Mamy tutaj jakąś bandę wieśniaków. Widzimy czas, jaki musi upłynąć, żebyśmy wygrali. Można było ten czas sobie oczywiście skrócić w ustawieniach, ale myślę, że godzina to jest uczciwa cena. No tak, myślę, że można by było zrobić trochę inaczej. W zasadzie możemy przytrzymać shift od lewej do prawej dotąd
I mamy tutaj opcję grupuj, czyli wtedy pod cyferką 1 są, a tu zrobimy grupuj pod cyferką 2. Cyferki się same robią, po prostu decydujemy, co ma być pierwsze, więc możemy ich tutaj wybrać, a tu będą jednostki, żeby ich tak od boku trochę pogryzły. Nakierujemy na jednostki, widzimy, że jest ochocza, czyli morale są wysokie, świeżość, czyli nie są zmęczeni, tak? Więc jak ktoś biega, to się męczy i wtedy jest mniej skuteczny w walce. Achilles musi się utrzymać, on tutaj ma swoją umiejętność, unicestwienie, czyli przez 15 sekund jest, ma premię do szarży i prędkość, więc można w chwili uderzenia zatrzymamy, żeby podjąć tutaj decyzję, kto kogo uderzy, zanim odpauzujemy. Damy mu zaraz ten premię do szarży. Wróg wypatrzył nasze ukryte jednostki. Dobra, teraz. No ta szarża coś nie wyszła. Ukrywają się w trawie. Dobra, teraz tak, tu podejdźcie. Tryb dystansowy wyłączymy, żeby nie uciekali, jak wróg podchodzi, bo teraz by coś świrowali. No, tych nam rozstrzelają. To trochę boli. No, walka nie wygląda jakoś super ekscytująco, moim zdaniem. Dużo tu kopią przede wszystkim, ale tarcze mają fajne, bo właśnie takie w okresie mykańskim były. Rzeczywiście. Teraz szybko ich rozstrzelać, żeby zwolnić tych ludzi. Moi wojownicy tracą duch. No właśnie, dziwnie lecą, tak? O, jest dość słaby. No i Kree też nie zobaczymy, ale chyba strzelamy w swoich już. Dobra, uwolniliśmy nasze oddziały. Mogą uderzać w następnych. Czyli tutaj tak zrobimy. Tutaj tak. Ci ich ścigają. Ci też ich więcej nie będą w nas strzelali przynajmniej. Achilles tu świruje, cofnij się. No, go tam dźga. Śmieszna tarcza, jakby jej nie było. Taki jakiś puklerz. A właśnie, i tutaj uderzać. No dziwne, dziwne. To ich takie przewracanie się. I też nie podoba mi się rozwiązanie z tych nowych Total Warów, w którym oni mają swoje zdrowie, powiedzmy, tak? Czyli przez długi, długi czas, jak to zdrowie spada, nikt nie ginie, a potem nagle wszyscy giną. W ROM 2, jak ktoś dostał oszczepem, to po prostu zginął od razu, tak? Tutaj jest to takie bardziej rozwiązanie z tych fantasy Warhammerów, co mnie się mniej podoba, tak? Mówię, no, walczą przez długi, długi czas, nikt nie ginie, a potem masowo wszyscy giną. Takie to sztuczne. Czepiam się, ale chyba mogę się czepiać. Żeby po prostu było jasne, tak, kto czego oczekuje. No bo na przykład ja słysząc to, jakoś mniej by to mnie zachęcało. No i widzimy, osada zdobyta. Teraz kwestia jest tego, bo oni tu już mają ucieczkę, tak. Będą już rozbici oni. Zmiażdżona jest ta jednostka, ta jeszcze... Te tak rozbite jeszcze zmiażdżone nie są, ale... Im więcej ich załatwimy, tym więcej będziemy mieli jeńców, więc większy okup. A do tego większa pewność, że ta osada już nie będzie miała wojsk, tak? Bo mówię, oni uciekają, więc mogą się w mieście zamknąć jeszcze. Tak naprawdę tu chyba jego tylko dowódca został. Z kim się bije? Z jakimiś wieśniakami, więc mają dość małe szanse, mimo że to są łucznicy. A nie, przegrali. To był jego dowódca właśnie, ten Elops jakiś. Więc Tesalia będzie nasza, no nasza... Kraina historyczna, w której Achilles sobie żyje. Ale bez koni będzie słabo to z pościgiem. Klimatycznie jest, tylko mówię, walka jest słaba, bo oni tak jakoś... Zresztą zaraz zobaczymy, jak uda się kogoś zaciukać jeszcze. A tutaj się uda tych. Właśnie to ich skakanie takie, jak się ich pokonuje, jest naprawdę głupie. Nie wiem, o właśnie. Nie wiem, kto na to wpadł. Za troglodyta. No i tej krwi brakuje, ale mówię, krew to można sobie zawsze DLC kupić.
Co prawda zdzierstwo, złodziejstwo, ale za kilkanaście złotych, no trudno. Jak ktoś chce trochę dłużej w to pograć. Gra nie jest tragiczna. Na pewno skala, wielkość mapy w czasie bitwy, jak i sama walka, te animacje, no nie są pociągające. Najlepsze były szczególnie dwa, ale w ROM dwójce też były całkiem przyjemne. Możemy kliknąć zakończ bitwę, nie musimy już tego tam toczyć do samego końca. Przewijamy to. Możemy zapisać, żeby się później chwalić, ekscytować przed znajomymi. Rewanż nie klikamy, bo to głupie by było. No i mamy właśnie te straty. No oni stracili 729, my straciliśmy 229, więc oni ponad 3 razy więcej. I to taka śmieszna animacja walki, pojedynku między dowódcami. No i właśnie mamy tutaj weź ich za okup, to jakoś tam liczy na podstawie, to nie wiem jak, tak, bo mamy ich 142, a dostajemy 236 żywności za tych jeńców. Nie wiem, to jest liczone. Właśnie tutaj możemy zwiększyć sobie morale armii naszej, żeby tak nie uciekali z pola bitwy przy następnej bitwie za to, że ich sobie wycięliśmy. Albo wcielamy ich do armii, to mamy uzupełnianie jednostek. Widzimy, jakie gigantycznie szybkie, tak? Myślę, że to jest najlepsza właśnie, żeby co turę się szybciej odnawiali po wcieleniu ich do armii. My might only grows. W końcu wszyscy jesteśmy Achajami, a nawet i Tesalami, więc czemu ich nie wcielić? Nie są to obcy. Właśnie pojawiły się jakieś zadania, więc mamy łącznie 4. Kwitnąca osada. Ulepsz główny budynek w dowolnej osadzie. Tak, główny budynek, czyli chodzi oczywiście o ten. No mamy na razie... O, już mamy dwóch osadników, więc musimy pozyskać jakoś kamień w liczbie 80. I możemy to zrobić. Klikamy sobie na dyplomację, zobaczymy, kto tutaj ma kamień na szaro albo na czerwono. Na pewno na zielono nie. O właśnie, oni mają tylko kamienia nadwyżce. Brak zainteresowania. I dlatego, jak brak zainteresowania posiadaniem kamienia, może nam go w wyniku wymiany przekazać. Tak więc wpisujemy sobie tutaj 80. 7,7 dość dużo chyba. Zobaczymy. On chce brązu, a my brązu mamy 402. Zależy, ile by chciał. 100. No, właśnie. O. O, proszę. O, to już nie. Co do jednej sztuki. 70. No i się zgodzi. No i dlatego mamy już na ulepszenie, bo tego kamienia nie dostajemy, więc tylko wchodzi w grę wymiana w przypadku gry Achillesem na początku gry. No dobra, ulepszymy naszą stolicę. Stolica jest w takim miejscu bardziej bezpiecznym, jest bardzo ważna. Możemy mieć jeszcze lepsze mury i chyba lepszy garnizon na 100%, tak? Więc mamy tutaj w garnizonie dwóch włóczników, zwiadowców z Eginy, achajskich procarzy, oszczepników z Eginy i zwykłych oszczepników, więc łącznie jest tu 6 jednostek, a tu będziemy mieli, już widzimy, więcej. Dochodzą lekkozbrojni miecznicy, to w liczbie 3, więc mamy 2, 4, 5, 6. No właśnie oni chyba, a nie jeszcze pogromcy. Widzimy, jakieś roszady są w tych jednostkach, łucznicy, których tu nie było. Więc nie dość, że więcej jednostek, to i lepsze. No właśnie, 6 do 9, 3 dodatkowe jednostki w garnizonie, bezpieczniejsza będzie osada, więcej wróg musi się bardziej wysilić. A przy okazji mamy też inne profity z tego tytułu, tak? No bo jakie to były? Mamy... O, obciążenie to może na minus, ale za to mamy zwiększony rozwój, zadowolenie, więc nie będą tu tak punktowali. Już teraz jest zadowolenie na plus. Same korzyści. I oczywiście kolejne miejsce na kolejny budynek. Widzimy tutaj zresztą przy poziomie 3, 4 i 5. A nie, przy 3 dwa budynki nam dochodzą nowe do zbudowania. Bardzo ładnie. No i teraz... zdobyć tę osadę. Już myślę automatycznie weźmiemy, bo to bez sensu byłoby walczyć z 120, może 135 jakoś tak przeciwnikami, bez sensu. Więc klikniemy automatyczne rozstrzygnięcie. No, idealnie wyliczone, 135. Przeciwnik został łatwo porobione, nawet 5 zł dostaliśmy. Możemy właśnie teraz podjąć decyzję, co robimy z tą sadą. Zajmujemy, jeśli planujemy ją trzymać na dłużej, ograbić i zająć, czyli dostajemy surowce, ale bardzo spada nam zadowolenie, widzimy minus 20, do tego niestabilność prowincji. Złupić, czyli nie przejmujemy, dostajemy po prostu bardzo dużo surowców, 2 razy więcej niż tu. Pod pewnymi względami, tak? No bo
dostajemy brąz, a nie drewno, ale brąz jest dużo cenniejszy, którego nie dostajemy i zniszczy, czyli ona staje zrujnowana, można ją odbudować, a to wszystko jest od zera wtedy robione. Bez sensu, tak? Bierzemy zajmi. Occupy this place. No więc właśnie, więc mamy siedzibę, która jest bardzo, widzę, podstawowa. Budynki chyba nam się też skasowały, jednak no to trochę łezka. No i widzimy tutaj, w ogóle nie mamy nic do rekrutowania, jakieś byle co, więc tu w dalszym ciągu Pteleon jest miejscem do rekrutowania jednostek. No i on jeszcze ma jedną osadę i wtedy jest z nim koniec. Ale ma tutaj taką większą armię, część się wycofała, uciekła. No właśnie ona nie walczyła, tak jak mówiłem, taka płanka to było do przewidzenia. Oni mogą, tutaj tym lasem nie przejdą, tutaj też nie, bo są góry, więc tylko tędy mogą iść, tu można przygotować zasadzkę. Ale w następnej turze, bo oni po bitwie z miasta za bardzo się już ruszać nie mogą. Chyba, że oni by poszli, ale po co? Oni mogą przyszłościowo uderzyć w ten Ferraj, więc możemy się tu przenieść. O, nie ma co im ufać, magnetom. Czy możemy coś zbudować? Nie możemy, więc klikamy turę. No jak wygląda tak wygląda ta gra. No, myślę, że nie ma co już jej specjalnie nagrywać. Wszystko jest jasne, jak to wygląda, mamy jakieś propozycje, zawsze klikamy kontrofetę, patrzymy, czy to jest 0-0, tak, czy lepiej nie będzie, ale my mamy stracić brąz, a dostać złoto. No złoto jest cenne, mega cenne, ale brąz my też potrzebujemy. Dlatego anulujemy. Będziemy chcieli złota, no to sobie wymienimy sami, tak, na własnych warunkach. No nie ma to... A się chce pokój i nawet da nam surowce za ten pokój. Ten nasz przeciwnik, ci Elopi. No, myślę, że oferta jest skrajnie nieakceptowalna. Zaczynam kontrowertę 0-0, więc nawet by więcej nie dał. A niech spada. Przyda nam się skompletowanie tej prowincji, bo w przypadku skompletowania prowincji mamy też możliwość wydania, widzimy tu, edyktów, zarządzeń, tak? Czyli jakieś kolejne profity dla całej prowincji, czy tych trzech, w przypadku w tej trzech miast. Tak, więc... Więc skompletujemy sobie tu w tej Histeai przynajmniej to Kerintos, no i w tej to Ferraj w przyszłości będzie walka. No właśnie, ziemi 8 jednostek łuczników, 4 jednostki procarzy łącznie. Myślę, że to jest wystarczające, żeby zdobyć jakieś śmieszne małe Ferraj, chociaż tu jest 9 jednostek, najwięcej ze wszystkich trzech w tej prowincji. Sfokusował się tu na budynkach jakichś obronnych. Nie wiadomo, co on tu ma, bo trzeba było wysłać właśnie szpiega. A armia, nie wiadomo, jak liczna, na pewno ma tu 4 jednostki. Gdzieś się wycofał, albo się ukrywa. No zobaczmy. Podejdźmy z niekompletną armią. A, ma gdzieś wsparcie. Nie tylko te dwie, ale jeszcze gdzieś ukryte było 5. Można ją okrążyć i najwyżej po bitwie, jak uderzą, się wycofać i wtedy jakby dalej atakowali, to już bez garnizonu, więc znowuż... Bo i tak już teraz kwestia wycofania się jest tutaj sporna, no ale żadna strata. Możemy zawsze się wycofać albo jego zawołać i skończyć tę wojnę. On już jest skończony. No i te zadania, pamiętajmy, warto te... A, tutaj powinniśmy pójść Achillesem. No to po tej bitwie byśmy na pewno tu poszli, więc widać, bardziej nas ta gra kusi ku temu, żeby te trzy regiony podbić, byśmy mieli takie państewko. Olizon, Jolkos i Meliboa gdzieś tu musi być w takim razie. No dobra, tak wygląda. O właśnie, tutaj też widzimy, gdzie są te osady mniej więcej na mapie, tak więc tutaj też nie trzeba jakoś specjalnie poszukiwać. Mamy tu wskazówki w postaci tych domeczków. No dobrze, tak wygląda ta gra. Jest dość ciekawa, ja lubię te klimaty. Walka może tam z lekkim przymrużeniem oka, ale reszta rozwiązań jest klasyczna. Przynajmniej dochodzi fajna ta boska wola, to jest coś nowego. Znaczy nowego, no pod klimaty tej gry, tak? No bo każdy Total War ma jakiś swój smaczek. A za to tutaj nie mamy specjalnie polityki uprawianej, bo no gdzie tu klikamy, nigdzie nie widzimy jakichś zarządców do utworzenia, jak to było, jak to jest w tym Three Kingdoms, czy w, no nawet w Rome Total War tam było tam trochę tych opcji, jakichś intryg do wyboru. Tutaj tego nie mamy.
Ale są jakieś wydarzenia zawsze, no i właśnie to przede wszystkim, tak? Żywa legenda i gorąco krwista Achillesa. Jest jakaś tam mini mechanika, która trochę nam urozmaici grę i innymi frakcjami grając też mamy jakieś tam zmiany. Więc ja grę polecam, można porzucić osadę, widzimy też, a to by było dość, znaczy czy głupie, jak wiemy, że nie obronimy, to w sumie można porzucić. No, więc gra jest całkiem przyjemna, na pewno można sobie spróbować zagrać. Ja nie wszystkie gry polecam, to kto tam ogląda te nagrania, to wie, że nie wszystkie gry są jakoś super dobrze wykonane. A Total War Troy, pomimo jakiejś tam powiedzmy krytyki tej gry, ja nawet ją kupię na Steamie, kiedy będzie w dobrej cenie, żeby nie tylko na Epiku mieć. Jednak kompletuję gry na Steamie, więc już niech będzie jedna platforma, a nie kilka. To było na tyle. Cześć.